Na podstawie artykułu 20 ustawy 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Obrzeszowa. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że założę wszystkich staram, aby ta pierwsza sesja odbyła się sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam serdecznie pana burmistrza, pana Macieja Wieńka, zastępcę burmistrza, pana Grzegorza Kiwowarczyka, sekretarza miasta, skarbnika miasta. Widzę też panią radcę prawnego, lokalne media. Witam serdecznie wszystkich państwa. Wysoka Rado, przedstawię państwu na początek porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugi, przedstawienie porządku obrad. Trzeci, ślubowanie Rady Miasta Użytko. Czwarte, stwierdzenie kworum. Piąte, powołanie komisji skrutacyjnej. Szóste, wybór przewodniczącego Rady Miasta. Uchwalenie porządku obrad. 8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 9. Ślubowanie burmistrza miasta Obrzycko. 10. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miasta, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków i Petycji, Komisji Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 11 punkt, zamknięcie sesji. W takim razie obecnie przystąpimy na samym początku do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku rozda zaświadczenia o wyborach na radnego i burmistrza. Po odczytaniu nazwiska proszę o podejście i odbiór dokumentu. Witam państwa serdecznie. Na początku chciałabym pogratulować wszystkim wyboru i życzę wam owocnych pracy. A więc tak, na początek, na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Obrzycku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 października, burmistrzem został wybrany pan Wieniek Maciej. Teraz przystąpię do rozdania zaświadczeń wszystkim pozostałym radnym, którzy zostali wybrani również w wyborach 21 października. Pani Kuca Monika. Pani Łopińska Agnieszka. No nie ma Łopińskiej. Pani Szmyt Monika. Pan Ryżek Jan. Pani Gacy Kalicja.
Pan Piekarski Krzysztof. Pani Polarczyk Agnieszka. Pan Szymański Adam. Pan Kołoszuk Igor. Pani Sączak Krystyna. Dziękuję bardzo za uwagę. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Jan Ryżek, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóżcie. Czy są inne propozycje? Nie ma. Przystępujemy zatem do ślubowania. Czy pan radny w listy obecności ma? W takim razie odczytuję rotę. Wiernej konstytucji. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę pana radnego Jana o odczytywanie z listy. Pani Monika Kucab. Radny. Pani Alicja Gacek. Pani Urszula Otulakowska. Ślubuję. Ślubuję. Jan Grzek. Agnieszka Polarczyk. Ślubuję. Pan Adam Szymański. Ślubuję. Pan Krzysztof Piekarski. Ślubuję. Pani Monika Szmyt. Ślubuję. Pan Igor Kołoszuk. Ślubuję. Pani Weronika Skorupska. Ślubuję. Pani Agata Przywińska. Ślubuję. Pani Karolina Komin. Ślubuję. Pan Tomasz Eliks. Ślubuję. Pani Agnieszka Łopińska. Nieobecna. Pani Krystyna Tomczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, podjęli mandat radnego Rady Miasta Obrzycko. Teraz proszono mnie o przerwę techniczną związaną z nowym systemem. Około 10 minut, tak? Czyli przerwa.
mieszkaniu, proszę. Pani, tak? Ja tylko będę słowa, bo to... Polarczyk, pamiętam. Żeby rozwiać wątpliwości od razu. Dotyczy to tylko głosowania tajnego, państwo wiecie, tak? Czyli wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Te osoby, które są w komisji współfrakcyjnej, nie mogą, nie mogą kandydować. Kandydować na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Czy jeszcze ktoś do komisji? Nie. Dziękuję, stwierdzam, że do komisji współfrakcyjnej zgłoszono 3 radnych. Pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. Radna pani Agata Trzybińska, radna pani Alicja Gacek, radna pani Agnieszka Polarczyk. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? To poddajemy pod głosowanie. Kto jest za zgłoszonym składem komisji radnych? I to teraz tu będziemy... Tak, ja czuwam nad porządkiem, muszę pani odczytać teraz uchwałę, tak, projekt tej uchwały i w tym czasie system, mam nadzieję, że będzie gotowy, a państwo zagłosujecie, tak, dobra, ale okay. Projekt uchwały nie ma, czyli przeczytamy, tak, to pod głosowanie będzie ta uchwała pod nami. Będziemy głosowali, a ja przeczytam treść uchwały, tak? Uchwała nr 1/1/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko. Na podstawie artykułu 19 ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz paragrafu 16 punkt 3 uchwały nr 29/127/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2013 roku ze zmianami Rada Miasta Obrzycko postanawia co następuje. Powołuje się komisję skrutacyjną dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko w składzie. Radna Agata Trzybińska, radna Alicja Gacek, radna Agnieszka Polarczyk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dobrze, to rozpoczynamy głosowanie. W tym momencie... Podniesienie ręki, tak? Przypomnę, tak? W tym momencie... Podnosicie rękę i głosujecie. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się, przepraszam. No, za chwilę wcisnę przycisk rozpoczęcia głosowania. Podświetli się ekranik i będziecie państwo mogli głosować za, wciskając zielony, przeciwko wciskając czerwony i możliwość nieoddania głosu poprzez... Wstrzymanie się poprzez wciśnięcie żółtego, tak? Przycisku. OK. Tak. Kto jest za zgłoszonym składem komisji? I naciśnięcie.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że rada... Ktoś nie oddał głosu. Ktoś nie oddał głosu. To proszę jeszcze raz. Powinien być napis zagłosowany. Tak, teraz jest. Ok, kończę głosowanie. Za 14, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam w takim razie, że Rada Miasta powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady. Rady Miasta Obrych, ogłaszam 5-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej. Czyli musicie Państwo wybrać przewodniczącą. I przygotować kartę komisji. Możecie wyjść na chwilę do zabiegu. Wybierzcie przewodniczącego. Przystępujemy w takim razie do realizacji punktu 6. Wybór przewodniczącego Rady Miasta. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Tak, proszę o kandydaturę. Proszę. Zgłaszam panią Urszulę Odlakowską. Proszę o dalsze zgłoszenia. To ja pozwolę zgłosić sobie pana Igora Kołuszaka. Uważam, że jest doświadczonym radnym już kolejną kadencję. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, o wyważonych poglądach. Swoją osobą gwarantuje sprawne, bezstronne prowadzenie obrad naszej Rady. Tak to dopisuje pana Igora. Ja nie słyszałem, czy wyraźli kandydaci zgodę. Będzie, najpierw zapiszę. Ale może są inni kandydaci. Czy radna pani Urszula Otulakowska wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Miasta Obrzydza? Tak, wyraża. Czy radny Igor Kołoszuk wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Miasta Obrzydza? Czy jeszcze ktoś chętny do zgłoszenia kandydatury? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta Obrzydza. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam kolejną przerwę. Zapiszę to, to wyślę dzisiaj. Co się stało?
ten zaszczyt, nie wiem, czy nie po naszej interwencji to też raz na 33 grosz, bo zawsze to jest 5 groszy. Brzycko, Rada ustala sposób głosowania. Przedstawiam następujący sposób głosowania. Oddanie głosu przez radnego następuje przy stoliku wyznaczonym do głosowania i wrzuceniu wypełnionej karty do głosowania do urny. Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony pod nazwiskiem kandydata, na którego radny głosuje. Postawienie znaku X w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Proszę komisję o zabranie karty do głosowania. O wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o odchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Pani Mieszkańcy, co? Pani Alicja Gacek? Pani Gorkołoszu.
Weronika Skorupska. Dziękuję bardzo. Ogłaszam kolejną przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. Ja bym prosił, żeby pani przewodnicząca tę kartę zostawiła.
Dobra. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Miasta Łbrzycko. Protokół komisji skrutacyjnej głosowania wyborów przewodniczącego Rady Miasta Łbrzycko w dniu 21 listopada 2018. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący radna Agata Szpińska, członkowie radna Alicja Oczkiewicz, radna Agnieszka Bolarczyk stwierdza, że w głosowaniu tajnym wyboru przewodniczącego Rady Miasta Łbrzycko udział wzięło 14 radnych obecnych na sali. Głosów oddano 14, w tym głosów ważnych 14, głosów nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady Miasta Łbrzycko otrzymali następującą ilość głosów ważnych. Pani Urszula Kulakowska, głosów 8, pan Igor Kołoszuk, głosów 6. Komisja stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miasta bezwzględną większością głosów wybrana została radna pani Urszula Kulakowska. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru chciałam powiedzieć coś innego. Właśnie chciałam złożyć serdeczne gratulacje pani wybranej nowej przewodniczącej Rady Miasta Łbrzycko, pani Urszuli, życzyć owocnej pracy i odczytam teraz uchwałę dotyczącą wyboru przewodniczącej. Uchwała nr 1/2018 Rady Miasta Łbrzycko z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Łbrzycko. Na podstawie artykułu 19 ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2018, pozycja 994 ze zmianami, Rada Miasta Łbrzycko postanawia, co następuje. Stwierdza się, że przewodniczącą Rady Miasta Łbrzycko wybrana została radna pani Urszula Otulakowska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącej Rady Miasta Łbrzycko została podjęta. Mogę teraz jeszcze raz tylko pogratulować pani Uli. Dziękuję bardzo. Wyboru. Życzę dużo satysfakcji z pracy, mądrego działania, roztropnych decyzji i pragnę podziękować i zakończyć swoją rolę teraz. Uważam, że mój obowiązek spełniłam, także dziękuję Wysoka Rado i proszę teraz przewodniczącą nową o dalsze prowadzenie obrad. Podziękować za zaufanie, jaką Państwo mnie obdarzyliście. Postaram się godnie sprawować moje obowiązki i działać dobrze na rzecz naszego miasta. Teraz przejdziemy do dalszego porządku obrad. Będzie to punkt 7, uchwalenie porządku obrad. Następnie 8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 9. Ślubowanie burmistrza miasta Łbrzycko. 10. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miasta, czyli tak, Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Porządku Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. I punkt 11. Zamknięcie sesji. Czy ktoś ma uwagi do obecnego porządku obrad? Nie widzę. Chciałabym tutaj zgłosić dodatkowo do porządku obrad jako punkt 11. Będzie to punkt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Łbrzycko. Ja tutaj spytam, kto jest
za zmianą tego porządku obrad. Leczko, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pan Rafał już wprowadza tu i pani, żeby prosiła, kto jest za, proszę nacisnąć zielony guzik, podnieść rękę, tak? I tak przeciw. Uchwała w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Odrzycka. Czyli dodanych do komisji. Dodanych komisji. Zmiana porządku obrad. Jako punkt 11. Dobrze, to ja wysyłam, rozpoczynam głosowanie. Okej, okay, możemy głosować. Już możemy głosować. Kto jest za? I nacisnąć. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Okej, okay, wszyscy tak głos. Za 14 osób, przeciwko 0, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. W takim razie, kto z Państwa chce dopisać, dodajemy to jako punkt 11. Przechodzimy do kolejnego punktu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Proszę o zgłoszenie kandydata. W takim razie ja zgłaszam panią Weronikę Skarbowską. Proszę. Zgłaszam pewnego Jana Ryszka. Jest najmłodszy u nas, ale jest po energii zapału. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś zgłasza jakąś kandydaturę? Nie widzę. W takim razie pytam panią Weronikę Skarbowską, czy wyraża zgodę na kandydowanie wiceprzewodniczącego. Pana Jana Ryszka, czy pan wyraża zgodę? Dziękuję. To zarządzam głosowanie. Komisja skrutacyjna.
Dobra. Komisja jest gotowa do wystawienia. Dokładnie każdy. Proste. Pan Krzysztof Kukarski.
Kończę przerwę. Proszę panią przewodniczącą. Szanowny Komisji Skrutacyjnej, w dniu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodnicząca Agata Szpińska, członkowie Alicja Gacek, Agnieszka Kolarczyk stwierdza, że w głosowaniu tajnym wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko wzięło udział 14 radnych obecnych na sali. Głosów oddanych 14, w tym głosów ważnych 14, głosów nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko otrzymali następującą ilość głosów ważnych. Pani Weronika Skarubska głosów 8, pani Jan Ryżek głosów 6. Komisja stwierdza, że na wiceprzewodniczącego Rady Miasta bezwzględną większością głosów wybrana została radna pani Weronika Skarubska. Gratuluję pani Weronice. Proszę. Na prawicy. Odczytam uchwałę numer 1/3/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2018, pozycja 994, ze zmianami Rada Miasta Obrzycko postanawia, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Obrzycko wybrana została pani radna Skarubska Weronika. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do następnego punktu. Ślubowanie burmistrza miasta Obrzycka. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez burmistrza. Odczytuję rotę ślubowania. Wierny Konstytucji, prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Mając... Jeszcze raz panie przewodniczący. Przepraszam. Wierny Konstytucji, prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki burmistrza sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców. Ślubuję taki na pomóż Bóg. Przechodzimy do kolejnego punktu wyboru przewodniczącego stałych komisji Rady Miasta. Czyli tak, pierwsze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, druga Komisja Rewizyjna, trzecia Komisja Skarg Wniosków i Petycji, czwarta Komisja Porządku Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej i piąta Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczących komisji. Po jednej komisji, żebyśmy... Czyli najpierw zgłaszamy Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. To ja zgłaszam w takim razie panią Weronikę Skarubską na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Czy ktoś zgłasza jeszcze kandydatury? Czy pani Weronika wyraża zgodę? Tak, oczywiście. Głosujemy. Tak, sekundka, paragrafu prowadzi. Thank you.
przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem pani Weroniki Skarupskiej na przewodniczącą Komisji Budżetu? Podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wysłano jedna osoba. O, teraz dobra. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za 12, przeciw 1, wstrzymał się 1. Dziękuję. Następnie głosujemy nad zgłaszamy kandydaturę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę. Chciałbym zgłosić panią Krystynę Moczek. Tak. Ja w takim razie zgłaszam panią Agnieszkę Polarczyk. Czy ktoś jeszcze zgłasza jakąś kandydaturę? Nie widzę. W takim razie pytam panią Tomczak, czy pani wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Panią Polarczyk? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Momencik. Tak. Dobrze. Szczególnych kandydatów głosujemy osobno. Tak, głosujemy po kolei na każdego kandydata z osobna. Czyli pierwsza będziemy panią... Pierwsza będzie głosowanie panią Tomczak, a później na... A panią Polarczyk. Panią Polarczyk. Już możemy? Nie, nie, mogę. Dobrze, głosujemy za kandydaturą pani Krystyny, pani Krystyny Tomczak. Kto jest za panią Krystyną Tomczak za przewodniczącą Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mam
pan system opóźnia jedną osobę? Podaję wyniki. Za 6, przeciw 8, wstrzymało się. Nikt się nie wstrzymał. Głosujemy nad kandydaturą pani Agnieszki Polarczyk. Moment. Przechodzimy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 8, przeciw 5, wstrzymała się jedna osoba. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano radną panią Agnieszkę Polarczyk. Przechodzimy do głosowania nad kandydaturą. O zgłaszanie kandydatury proszę na komisję skarg, wniosków i petycji. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Proszę Monikę Kacuk. Kuca. Różne urządzenie mam pomógł. Przeczytam urządzenie, przepraszam. Ktoś jeszcze zgłasza? Tak? Ja Adama Szymińskiego. Ktoś jeszcze zgłasza? To może ja, panią Alicję Gacek. To w takim razie przechodzimy, czy pani Monika wyraża zgodę? Czy pan Adam Szymański wyraża zgodę? Nie wyraża. Czy pani Alicja wyraża zgodę? Czyli zostało nam dwie kandydatury. Przechodzimy do głosowania. Tak, czekam. To głosujemy najpierw na panią Monikę Kuca. Dobrze. Kto jest za kandydaturą na przewodniczącą pani Moniki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jestem za 5 osób, przeciw 8, wstrzymała się głos. Dziękuję. Głosujemy nad kandydaturą pani Alicji Gacek. Kto jest za? Momencik. Tak, moment, dobrze. Proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Z
za 9 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymały się 3 osoby. Na przewodniczącą skarbniarz komitetu wybrano panią radną Alicję Gacek. Przechodzimy do kolejnego punktu, podpunktu właściwie. Zgłaszanie kandydatu na przewodniczącego Komisji Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej. Proszę o zgłaszanie kandydatu. To ja w takim razie zgłaszam pana Krzysztofa Piekarskiego. Czy ktoś jeszcze zgłasza kandydaturę? Nie widzę. Czy pan Krzysztof wyraża zgodę? Tak. To przechodzimy do głosowania. Dobrze. Kto jest za kandydatem? Pan Piekarski. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podaję wyniki. Za 11 głosów, przeciw 3, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Na przewodniczącego Komisji Porządku, Ochrony Środowiska, Polityki Mieszkaniowej wybrano pana radnego Krzysztofa Piekarskiego. I proszę o zgłaszanie kandydatów do ostatniej komisji, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. Proszę o zgłaszanie. Nie widzę. To ja zgłaszam panią Karolinę Komin. Czy ktoś jeszcze? Czy pani Karolina wyraża zgodę? Nie. Czy ktoś jeszcze zgłasza inaczej? W takim razie głosujemy. Tak. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Jana Ryszka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. Za 9 głosów, przeciw 3, wstrzymało się 2 osoby. Czyli na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych wybrano pana Jana Ryszka. Gratuluję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 11. Uzupełnienia składów osobowych. Przepraszam, proszę odczytać uchwałę, tak?
uchwała nr 1, mamy przez 4 przez 2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018 w sprawie wyboru przewodniczących Stałej Komisji Rady Miasta Obrzycko. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Usta 2018, pozycja 994 ze zmianami, Rada Miasta Obrzycko postanawia, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wybrano radną Weronikę Skorupską. Punkt 2. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radną Agnieszkę Kolarczyk. Punkt 3. Na przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radną Alicję Gacek. Punkt 4. Na przewodniczącego Komisji Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej wybrano radnego Krzysztofa Piekarskiego. Punkt 5. Na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych wybrano radnego Jana Ryszka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Obrzycko. I propozycje kandydatów do komisji, najpierw mamy do komisji budżetowej. Kto zgłasza do komisji budżetowej kandydatów? Słucham? Proszę. Kto jeszcze? Przepraszam, czy ja mogę o tych komisjach. Dobrze, ja poproszę tutaj o pomoc pana. Znaczy tylko informacyjnie, każdy radny może być w maksymalnie dwóch komisjach zgodnie ze statutem, tak? To ja może zgłaszam panią Karolinę Komin. Czy pani Agata wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy pani Karolina wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Chyba nie, bo tutaj komisja budżetu jest bez ograniczonej liczby miejsc, moim zdaniem. Pani mecenas. Proszę bardzo. Nie, nie, no, może być więcej. Oczywiście, najlepiej. To jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. W takim razie przechodzimy do kandydatu do komisji rewizyjnej. To ja może zgłoszę panią Alicję Gacek, pana Adama Szymańskiego. Igora. Agnieszkę Polarczyk. Agnieszka jest przewodnicząca. Moment, źle. Krzysztofa. Nie. Może nie, nie. Tomasza Eliksa. Tak. Tak. Ale tu jest głosowanie, spokojnie. Jak będzie więcej kandydatów, to jest głosowanie. Chwileczkę, tu mam zgłoszony tak. Pan Kołoszuk. Pani Gacek, pan Szymański, pan Eliks. No to tu już będzie głosowanie, tak? Na jakąś kandydację proszę. Proszę, czyli pani Monika, tak? Jeszcze pani Weronika. Kołoszek ma coś do powiedzenia, bo nie wiem, tak tutaj coś mówi ustami, ale nie wiem, czy do mnie kieruje zapytanie, czy do pani mecenas. Pani Gani, chciałem zapytać o to głosowanie i czy przedstawiciel klubu radnych, czy
miejsca przywilejowanego. Ale my nie mamy, nie ma próbu. Proszę, zgłosiłem pani przewodniczącej. Przed sesją miałam zgłoszenie, ale nie miałam to dopiero oddać. Ponieważ w tym momencie była pani przewodnicząca. Przepisy mówią, że zgłosił przewodniczący, nie zgłosił. Ja mogę pani. No do tej pory nie mieliśmy klubu, dlatego nic nie zgłaszał. Nikt nie zgłaszał. Ja może jeszcze przeczytam raz, kto w tej komisji. Pan Kołoszów, pani Gacek, pan Szymański, pan Eliks, pani Szmyt, Monika i starostka Weronika. A czy ja mogę prosić o odczytanie tego pisma o klubie radnych? Bo... Proszę bardzo. Tak, no bo nie mieliśmy. Czytanie. Proszę przeczytać, tak? Klub Radnych Koalicja dla Obrzycka. Niniejszym pismem zawiadamiam o utworzeniu Klubu Radnych Koalicja dla Obrzycka. W załączeniu przekazuję regulamin klubu, jego skład osobowy oraz pisemne deklaracje wystąpienia członków. Teraz mam wszystko. Lista członków. Lista członków. Pani Agnieszka Greczka-Łopińska, Igor Kołoszów, Monika Kuca, Jan Ryżek, Krystyna Tomczak, Agata Przybińska. Czy regulamin też mam wszystko? Nie. Deklaracji przystąpienia do klubu jest też wspomniane. Tak jest, na mocy tutaj odpowiadam panu Kołoszukowi. Jedno miejsce się klubowi należy. Podobnie jest w sytuacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, od razu uprzedzam. Tak, bo to są te same regulacje. Czyli teraz na kogo, komu się należy, jak to? Znaczy jedno miejsce się należy, jak to się nazywa? Koalicja dla Obrzycka. Aha, czyli Platforma, tak, Platforma Obywatelska Nowoczesna. Co tak, ja sobie tam wytłumaczę, że będzie w każdym razie miejsce, które się, miejsce komisji się tutaj. Głosujemy na osobę, tak? Pani mecenas, tak? W tym jedno miejsce musi być dla... Czyli tu z tego klubu w tej komisji mam kandydaturę pana Kołoszuka. Tak. Czyli tak, najpierw osobę z klubu, tak? Głosujemy. A potem uzupełnimy skład. Czy od razu teraz głosujemy? Tak, tak? A skoro jest jedna osoba, tak więc nie ma na czym głosować. Nie, ale na resztą? To jest... Nie, to jest... Komisji rewizyjnej mamy pięć członków razem z przewodniczącym. Ale tu mamy cztery miejsca. Jedno, tak, do cztery miejsca dla radnych. Jedno miejsce jest dla. Tak. Musimy głosować. Pomiędzy. Pani przewodnicząca, tak, panem... proszę o 10 minut przerwy, żebyśmy to wyjaśnili sobie, proszę. Zarządzam 10 minut przerwy.
W takim razie głosujemy dalej. Musimy przegłosować członków komisji, kandydatów na członków komisji rewizyjnej. Czy pan informatyki? Mamy tutaj 4 kandydatury. U nas na kandydata z klubu, jak jest jeden, to nie głosujemy. Nie, nie, tak. Nie, no wszyscy przedstawiciele klubu były inne kluby również. Głosowanie w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Łódzkiego, Komisja Rewizyjna, pani Alicja Gaczek. Kto jest za?
Głosujemy, kto jest za panią Alicją Garczek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 12 głosów, przeciw 1, 1 się wstrzymał. Dziękuję. Szanowna pani Alicja Gacek jest członkiem komisji. Następnie głosujemy nad panem przewodniczącym. Teraz głosujemy nad kandydaturą pana Adama Szymańskiego. Tak. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 9 głosów, przeciw 5, wstrzymało się 0. Dziękuję. Głosujemy nad kandydaturą na członka panią Szmyt-Maliką. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeszcze jeden. Ktoś nie oddał głos. Siódemka. Kto ma za głosy? Za 6 głosów, przeciw 8, nikt się nie wstrzymał. Mam pytanie, czy pani wiceprzewodnicząca może być członkiem komisji rewizyjnej? Z naszego statusu miasta? Nie, wiceprzewodnicząca rady nie. Rady miasta. Rady miasta. Komisji rewizyjnej? Nie, nie. Nie wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący. Czyli będą... Czytam dobrze, żeby nie było wątpliwości. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w artykule 19 ustęp 1. I artykuł 19 ustęp 1 mówi o tym, że Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jeden do trzech wiceprzewodniczących. Czyli te osoby są, nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej. Taka sama zasada do komisji skarg obowiązuje. Ale tak brakuje jednej osoby. Ale było wykreślone. No nie, no ja byłam. No, ale nie przesłać. Jak to? Ale nie było chętnych. Ale nic nie był zgłoszony. Powiedział, że na miejsce. Ale no to jak były wyniki teraz, to panie mówi, to by... Były wyniki, ale to jest, bo to głosowanie jest niepotrzebne. Ostatnie nie. To są bo nie było trzy miejsca, jest trzech. Czyli przechodzi. Jedna wiceprzewodnicząca nie było. No przykro mi. Ja się cieszę, bądź za. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. W takim razie ogłaszam skład komisji rewizyjnej.
To będzie tak, radny Kołoszczyk, radna Gacek, radny Szymański, radna Szmyt. Wszystko. Dziękuję. Teraz skład komisji skarg i wniosków, petycji. Proszę zgłaszać kandydatury. Monika, wobec tego uzupełniamy, tak? O panią Monikę. Zgłaszam Tomasza Eliksa. Zgłaszam Agnieszkę Polarczyk. Pana Adama Szymańskiego. Czy jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma. W takim razie nie musimy głosować, bo ogłaszam pani radna Monika Kucak, pan Tomasz Elik, pani Agnieszka Polarczyk i pan radny Szymański Adam. Skład Komisji Porządku Ochrony Środowiska Polityki Mieszkaniowej. Zgłaszamy kandydatury. Zgłaszam pana Tomka Eliksa. Czekam na kandydatury dalsze. Dziękuję. Następna komisja, ostatnia. Skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. Oczekuję propozycji kandydatów. Proszę panią Agatę. Proszę panią Krysię Tomczyk. Proszę panią Monikę. Momencik, dobra. Tak? Zgłaszam panią Monikę Szmyt. Dziękuję. W takim razie mamy wszystkie komisje. Nie wiem, co tutaj się uchwała. Uchwała. Uchwała numer 1/5 z 2018 Rady Miasta Obrzycka z dnia 21 listopada 2018 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Obrzycka. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2018, pozycja 994 ze zmianami, Rada Miasta Obrycko postanawia, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu powołano następujące osoby. Radna Agata Przybińska, radna Komin Karolina, radny Kołoszów Igor i radny Piekarski Krzysztof. Punkt 2. Skład Komisji Rewizyjnej powołano następujące osoby. Radny Kołoszuk Igor, radna Gacek Alicja, radny Szymański Adam i radna Szmyt Monika. Punkt 3. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołano następujące osoby. Radna Monika Kucak, radny Tomasz Eliks, radna Agnieszka Polarczyk, radny Szymański Adam. Punkt 4. Skład Komisji Porządku Ochrony Środowiska Polityki Mieszkaniowej powołano następujące osoby. Radny Jan Ryżek i radny Tomasz Eliks. Skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych powołano następujące osoby. Radna Agata Trzybińska, radna Krystyna Tomczak i radna Szmyt Monika. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na tym zakończyliśmy porządek obrad. Zamykam pierwszą sesję.
Dziękuję Państwu. Ja się poproszę w tym.